To będzie krótki komentarz do drogich internautów. Czemu za każdym razem, jak mamy coś ładnego, to ktoś musi spróbować zepsuć absolutnie całą zabawę wszystkim? Kojarzycie takiego youtubera jak Klocuch? Obecnie w sumie można powiedzieć, że jest to bardziej sztuka współczesna. Jeżeli nie spędziliście ostatnich jakichś 7-8 lat pod kamieniem, to pewno kojarzycie. Wieczny 12-latek, który swoim komentarzem wyśmiewa całą naszą kulturę, nasze realia. I w dodatku wszystko robi w konwencji przypominającej 12-latka z okresu początku YouTube'a w Polsce, który próbuje założyć kanał. Przez te wszystkie lata Klocuszek był anonimowy i na tym polegał cały urok tej baśni. No i niestety jakieś 2 dni temu pewne grupy internautów postanowiły Klocuszka wystalkować. I nie, to nie jest materiał, w którym będę ujawniał jakiekolwiek informacje o Klocuszku. To jest materiał, w którym chcę serdecznie pogratulować osobom, które angażują się w stalkowanie Klocucha. W sensie, czy wy naprawdę się spodziewaliście, że to jest wieczny 12-latek zaklęty w ciele dorosłego mężczyzny? Bo na ten moment zrobiliście na niego obławę porównywalną na tą ze Escobarem. I chodę, puta! Jeżeli na poważnie myśleliście, że Klocuch jest dzieckiem, a nie dorosłym już na tym etapie facetem. Dzieckiem, które dalej tkwi w tym 2010 roku i tworzy swoje pierwsze filmiki na YouTubie od jakichś 8 lat, to sugeruję zrobić to, co ja teraz. Bierzcie sobie jakąś ścianę albo drzwi. No u mnie będą drzwi. Zdejmujcie haki, żeby sobie nie wydłubać oczu, bo to może być trochę szkodliwe. Rozpędzacie się. Powtarzać do skutku, aż nie zmądrzejecie. W sensie macie postać, która jest poza całym gównianym mainstreamem. Nie robi jakichś gównianych reklam, nie sprzedaje się, nie monetyzuje swojego konta w sposób chamski. Ona po prostu tworzy, macie dosłownie artystę. Dlaczego chcecie to zniszczyć? Nie chodzi tutaj o to, czy mieliście rację, czy nie mieliście racji. Sam nie mam pojęcia, kim jest Klocuch. Tylko szczerze mówiąc, gówno mnie obchodzi, kim jest Klocuch. Dlaczego mielibyśmy psuć całą zabawę? To znaczy, to też nie jest tak, że case 12-latka zamkniętego w ciele dorosłego mężczyzny jest niemożliwy. No macie na przykład Mateusza Spysińskiego. Pamiętacie taką postać jak Testowiron? Tak, ten Testowiron, który przysłużył się istnieniu połowy obecnych memów w polskiej internetowej kulturze. Wiecie, jak Testowiron się skończył? Połowa internetu postanowiła zepsuć całą zabawę i go stalkować, aż sam Testowiron nie przestał nagrywać. Serio chcecie to samo zrobić z nim? Serio, czy to jest warte? Robi coś zajebistego. Nie sprzedaje się, nie robi chłamu, nie nagrywa wam jakichś telefonów do Momo na live'ach. Po prostu gość robi coś cudownego i robi to anonimowo. Nie atencjuje się na tym. Ukrywa swoją tożsamość, dzięki czemu to wszystko ma jeszcze tą swoją magię, ma tą swoją tajemniczą otoczkę. Nie psujcie tego. Jeżeli Klocuch będzie się chciał sam ogłosić, to po prostu zrobi. Ale nie wiem, jak sobie wyobrażacie, co da wystalkowanie go. No i w momencie, kiedy on będzie wystalkowany i osoba stojąca za Klocuchem stanie się osobą publiczną, czy będziecie szczęśliwi, jeżeli projekt Klocuch się zakończy, a nagrywający Klocucha w tym momencie stanie się kolejnym internetowym celebrytą, jak tacy debile jak ja? Tylko że jeszcze razy 10. Czy to jest to, co chcecie osiągnąć? Czy chcecie stworzyć kolejnego młota? Jeżeli Klocuch się będzie chciał ujawnić, to wierzę, że zrobi to na własnych zasadach. Ale rzucając go na siłę w stronę reflektorów, stworzycie tylko kolejnego internetowego celebrytę. No naprawdę świetnie. Macie swoje kolejne Momo, jeżeli to jest to, czego chcecie. Teraz będziecie mogli oglądać, jak, nie wiem, DJ Palaside czy Mateusz Spysiński dzwonią do Klocucha na środku live'a. Tajemnicze. W tym miejscu po prostu apeluję, wystalkowanie Klocucha niczego nie zmieni, niczego nie udowodni. Jeżeli widzicie, że jakiś zidiociały youtuber będzie robił teraz filmiki podające tajemnicze dane Klocucha, czy Klocuch to, i tutaj pada jakieś imię i nazwisko, to przemówcie takiemu idiocie łasemu na kasę do rozsądku. Naprawdę to nie jest jeszcze za późno, żeby dać sobie spokój z tym powielaniem wystalkowanych danych. Jeszcze możemy mieć fajną legendę i piękny satyryczny komentarz do rzeczywistości. Od razu przepraszam za emocjonalny charakter mojego nagrania, ale to, co się dzieje, jest po prostu słabe. I szczerze mam nadzieję, że cała akcja okaże się po prostu jednym wielkim trollingiem Klocucha. Albo Klocuch wróci do nagrywania jak gdyby nigdy nic i po prostu da sobie spokój z tym całym stalkiem. Tak czy inaczej, pozostaje powiedzieć murem za Klocuchem i życzyć Klocuchowi wytrwałości. A internautom życzyć tego, żeby nie psuli na siłę każdej ładnej rzeczy, którą mamy.